Znajdujemy się w Ośrodku Kultury Ochoty, tuż po spektaklu Twoje czy Moje Teatru La La Lena, a ze mną jedna z naszych najmłodszych widzów, Helenka, cześć. Cześć, dzień dobry. I oczywiście cała pomysłodawczyni Lena Kowalska. Hej, Lena. Hej, hej. Helenko, powiedz proszę, jak ci się podobał spektakl? Bardzo fajny był. Warto podkreślić, że masz chustki ze spektaklu, prawda? Tak. To co ci się najbardziej podobało? Bo były tam chusty, bańki, kółka. Co ci się tam najbardziej podobało? To były bańki i wstążki. Tak? A jakieś taneczne rzeczy? Może coś powiedzieć? Tak, też. Lena ładnie tańczyła? Tak. A powiedz mi, co sądzisz na ten temat, że spektakl był i po polsku, i po ukraińsku? Bardzo dobrze. Tak? Kolegujecie się, masz w szkole już dzieci z Ukrainy? Mam. Pomagasz im, kolegujesz się z nimi, wspierasz? Tak. Nawet w klasie chyba masz teraz, tak, nie? I co takie dzieci wam z Ukrainy mówią na przykład? No, różne rzeczy. Trochę rozumiem po ukraińsku. I co ci na przykład powiedzieli tam kolega, koleżanka? No, nie pamiętam już. Ale generalnie są wdzięczni za pomoc? Tak. A tobie co się jeszcze tutaj najbardziej podobało, jak przychodzisz na spektakl? No, wszystko. Lubisz grę aktorską cioci Leny? Tak. Ja mam odpowiedź, jeszcze lubię. Ale ja Lenka, ty też jesteś sama tancerką, prawda? Chodzisz na zajęcia taneczne. Tak. A gdzie chodzisz? Pochwal się naszym widzom. Na Flamingo. Do Flamingo. Do Flamingo, taka szkoła. No to możesz ty spojrzeć nam coś więcej na ten temat. Chodzi na zajęcia taneczne do szkoły Flamingo na Mokotowie. I nawet ostatnio widziałam, jak tańczy, więc... Jajfa, prawda? Więc bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Czyli rodzi się nam nowa tancerka. A tańc to jest to, co chcesz robić w życiu? Chyba tańczyć. A jeszcze jakieś inne pasje masz? Nie. To powiedz proszę, jakie jest twoje marzenie największe? No, żeby występować na scenie, bo raz już występowałam na występie Flamingo. No to tutaj, Lena, słyszysz, że będziesz miała kogo zaangażować niebawem. No, będziesz może moją dublerką kiedyś, co? Tak. Zagrałabyś ten spektakl sama? Na pewno byś sobie poradziła, jakbyś była większa. Nauczyłabyś się. Możliwe. Weźmiesz kółeczka, wstążki, zatańczysz chusteczki, raz, dwa. To pozdrów naszych widzów i zaproś ich na ten spektakl. Pozdrawiam i zapraszam na spektakl. Bardzo wam dziękuję. Dzięki.